Okej, to ja tylko jeszcze chciałam dopytać pani profesor, bo mamy nowego rzecznika praw Aha, obywatelskich. pan Bodnar. Tak, czy pani profesor jakby co uważa, czy jakby za sprawą pana Bodnara jakaś powróci taka merytoryczna dyskusja o związkach partnerskich? Wątpię i bym go bardzo przestrzegała przed tym, żeby ją inicjował. Natomiast i sądzę, że nie powinna nawet. To nie jest jego rola. Natomiast jeżeli by na przykład pojawił się problem, no chociażby tych paszportów, to jest konkretny problem do rozwiązania na tle konkretnego prawa i tu jest jak najbardziej miejsce dla Rzecznika Praw Obywatelskich. Natomiast promowanie pewnych rozwiązań nowych, a my o tym mówimy, to nie jego rola. Ja tak samo zresztą to robiłam, jak byłam. Absolutnie nie. I sądzę, że jeżeli są takie oczekiwania środowisk bardziej ideowo zorientowanych, to są nietrafne, a co więcej, powiedziałabym, szkodliwe. Powinien jakoś występować w tych Jak kwestiach? najbardziej. Rzecznik ma to do siebie, że przecież rzecznik nie ma kłów i pazurów. Rzecznik jest swoistym, powiedzmy, psem szczekającym, ostrzegającym, a poza tym agentem wpływu. Jak sobie wyobrażacie Państwo psa szczekającego, któremu się zatka pyszczek? Albo jak Państwo sobie wyobrażają agenta wpływu, który unika kontaktów?